ciekawostka, można powiedzieć, o pewnej ciekawej formacji. Tam na tej kolumny widzicie Państwo członkinię Ochotniczej Legii Kobiet, ta formacja zasługuje na przypomnienie ze względu na swoje wielkie zasługi, jakie odniosły w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zamyśle jej członkini nie miały po nich służby frontowej. Ochotniczki zajmowały się wszelkiego rodzaju służbą pomocniczą, bez ich poświęcenia z pewnością. W najważniejszym momencie wojny zabrakło by personelu do obsługi środków łączności, konwojowania, wszelkiego rodzaju transportów, niezwykle odpowiedzialne służby zastępczej. Jednakże, tak jak tutaj pokazujemy, zdarzyły się też sytuacje, kiedy kobiety dzieliły wraz z żołnierzami niebezpieczeństwa i trudy służby na samym froncie, narażając swoje życie, by ratować życie innych. Dziękujemy Państwu za udział w naszej inscenizacji. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Rekonstruktorzy powstań i pododdziały przygotować się do przejścia w dół publiczności. Oddziały powstań i szykujemy się do defilady. Oczywiście, proszę Państwa, nie wchodzimy jeszcze na pole. Pirotechnik musi sprawdzić, czy wszystkie ładunki zostały zdetonowane. Tak. Teraz rekonstruktorzy przygotowują się do defilady, do przejścia do publiczności. Przypominam o niewchodzeniu na pole rekonstrukcyjne. Szanowni koledzy z Ochotniczej Kompanii Wielkopolskiej, wielkie brawa dla kolegów. Ustawiają się do przemarszu.
mamy nasz przemarsz, jak już wspomniałem, na samym przodzie maszerują koledzy z Ochotniczej Kompanii Wielkopolskiej, którzy odtwarzają sylwetki żołnierzy Wielkopolan, wojsk wielkopolskich, a późniejszych żołnierzy z byłych wojsk wielkopolskich, jak to było wymienione w rozkazach, między innymi 14, 15 i 16 dywizji piechoty. Mamy jedną koleżankę, która rekonstruuje, odtwarza sylwetkę ochotniczej Legii Kozaków. No i na samym końcu nasi bad boys, czyli bolszewicy. Wielkie brawa dla bolszewików, bo bez nich nic tutaj nie wyszło. Wielkie brawa. I oczywiście największy bohater naszej inscenizacji, Fundacja Polskiej Broni Pancernej, czołg Renault FT-17. Wielkie brawa. No i też nasza artyleria, tutaj wielkie brawa dla pana Sołomira Handkę. I oczywiście to, co tutaj najbardziej hałasowało, czyli Artur i Sobieraj, Aspirotechniki, brawa wielkie. Ja i oczywiście jedna ważna rzecz, której zapomniałem wcześniej wspomnieć, brawa również dla telewizji, ponieważ pojawiła się TVP Historia, program Wojownicy Czasu, która właśnie kręciła tą inscenizację. Myślę, że za jakiś czas będziemy mogli to oglądać na ekranach. Oczywiście też muszę wspomnieć o tym, że cały ten projekt dofinansowano z programu Moja Niepodległa. Też brawo! Ale to jest największe brawa, bo gdyby nie to, no, że nie spotkali. No, dziękujemy serdecznie za udział w naszej rekonstrukcji i inscenizacji. Mam nadzieję, że Państwu się podobało, że Państwu się podobało i że zrobimy to podobną imprezę za jakiś czas. Należy wspomnieć, że koniec inscenizacji nie oznacza końca atrakcji. Za jakiś czas będziemy przy scenie, będziemy prowadzić pokaz walki na bagnety. Natomiast jutro również w tym samym miejscu odbędą się pokazy wyszkolenia. Będzie właśnie pokaz załoczynów z armaty, którą, i strzelania z armaty, którą mogliśmy podziwiać dzisiaj. Będzie pokaz wyszkolenia obsługi lekkiego karabinu maszynowego. Z karabina, jak to w dawnych regulaminach się pojawia, oraz pokaz ataku piechoty, w którym wykorzystamy granaty oraz bagnet. Dziękuję. Proszę nie wchodzić na pole pirotechniczne. Jeszcze nie otrzymałem sygnału od pirotechnika. Proszę wejść. Panowie ochroniarze, nie, proszę nie, proszę nie wpuszczać ludzi na pole.
już pole jest bezpieczne, można wejść na pole i poszukać skarbów ziemi, czyli łusek.